Witajcie! Dzisiaj kolejny taki filmik z serii przemyśleń, bo jak mówił Laskowik, przepraszam, człowiek jak tak siądzie i myśli, to głupieje na starość. To mi się przypomniało. Ale tak na serio, słuchajcie, ponieważ poprzedni mój film był taki trochę o sytuacji, jak nas otacza, o tych głupich czasach, takich dziwnych. Było kiedyś nawet takie przekleństwo: obyś żył w ciekawych czasach. No to właśnie chodziło o to, że człowiek, jeśli chciał komuś źle życzyć, to właśnie czegoś takiego życzył, ale to absolutnie teraz mamy takie czasy, to jest niewątpliwie. No. Ja ze swojej strony życzę wam jak najlepiej, wszystkiego najlepszego i oby wam się wszystkie wasze dobre marzenia i plany spełniły. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć wam, może dzisiaj ten film będzie skierowany właściwie do chłopców, do mężczyzn właściwie. Chociaż, bo wiem, że mnie oglądają naprawdę ludzie w bardzo, bardzo różnym wieku. Od 15 lat, jak patrzyłem na statystyki, do 70. Więc do was wszystkich kieruję dzisiaj moje słowa, bo na naukę i na zmiany nigdy nie jest za późno. I te słowa, które dzisiaj teraz wam powiem, są po to, aby zachować może swój status mężczyzny. Przede wszystkim pamiętajcie, że kobiety należy kochać i szanować, dbać o nie. Przenigdy nie wolno kobiety uderzyć. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że wiadomo, jeżeli kobieta jest dobra, no to dbajmy o nią. Nie mówię tutaj o złych, bo i wśród mężczyzn się źli zdarzają i wśród kobiet, więc odrzućmy te złe stereotypy, zajmijmy się wyłącznie dobrymi ludźmi. Więc dbajcie o nie, kochajcie i szanujcie, kupujcie im kwiaty. To jest bardzo ważne. To naprawdę jest tak niewiele. Pamiętajcie o rocznicach, jeśli macie żony czy dziewczyny. To jest obojętne, żeby pamiętać, kochać, dbać i szanować. Jeżeli jesteście młodzi, czy jesteście już w wieku dziadków, czy to macie lat 50 jak ja, czy 70, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że uczcie się języków obcych. To jest, wiem po sobie, że to jest potężne okno na świat. Powiem wam tylko tyle, że wiele razy, ja pracuję za granicą z przerwami różnymi od 1988 roku i powiem wam, że wiele, naprawdę przynajmniej połowa wszystkich moich prac, jakie wykonywałem za granicą, była dzięki znajomości języka niemieckiego. Zatrudniano mnie nawet do takich zajęć, o których nie miałem pojęcia i mówiłem, że nawet nie znam się na tym i nie wiem, o co chodzi. To nic. Będziesz robił za tłumacza i w razie czego coś pomagał. A fakty były takie potem, że byłem prawą ręką majstra na budowie i chodziłem z długopisem, kartką, notowałem wszystko i tłumaczyłem, udawałem relacje. Tylko dlatego, że znałem język. Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne. Uczcie się języków obcych. Obojętnie. Niech to będzie niemiecki, niech to będzie rosyjski, niech to będzie angielski czy chiński. Obojętnie. Hiszpański. Słuchajcie, dwa języki, trzy języki w tej chwili otwierają wszystkie drzwi na świecie. Angielski, hiszpański i chiński. Oczywiście znając jeszcze do tego rosyjski, bo nie wolno absolutnie Rosji lekceważyć pod żadnym pozorem. Jest to przeogromny kraj z przeogromnym potencjałem, więc nie wolno tego lekceważyć, ale naprawdę, uczenie języków nie jest wbrew pozorom trudne. To wystarczy naprawdę uczyć się po jednym wyrazie dziennie. I nawet, żebyście mieli mówić ja chcieć, ja widzieć, ja chodzić, to nie ma znaczenia. Istotne jest to, że się dogadacie. Reszta przyjdzie z czasem. Także języków obcych się uczcie. Kolejna sprawa. Znajdźcie swoją historię, ale nie tą podręcznikową. Ta się do niczego nie nadaje. To jest taki tylko obrazek, taka namiastka historii, która z rzeczywistością ma naprawdę bardzo mało wspólnego. Uczcie się historii, a po co? Ano po to, żebyście wiedzieli, w jaki sposób nie popełniać błędów naszych przodków. A tych jest co niemiara. Żeby nikt wam nie powiedział,
że zacytuję, Polak nowe przysłowie sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi. Żeby tego nie było. Chodzi o taką rzecz, żebyśmy nauczyli się nie popełniać dwa razy tych samych błędów. Najlepiej, żebyśmy się uczyli na cudzych błędach, a nie na swoich. Kolejną sprawą, zdobądźcie zawód. Żeby to, jeżeli jesteście informatykami, jeżeli chcecie być tutaj w stronę komputerów, oczywiście jak najbardziej, ale oprócz tego, że będziecie informatykami, znacie bardzo dobrze ten zawód, to nauczcie się jakichś praktycznych umiejętności. Nie wiem, spawania, murowania, czy wentylacji, czy tak jak ja teraz robię, to czego się właśnie uczę cały czas w tej chwili, instalacje wodne. Naprawdę czegokolwiek, nie wiem, mechaniki samochodowej, cokolwiek, żebyście mieli taki zawód, że w razie, kiedy przyjdzie coś naprawić w domu, mimo tego, że będziecie robili to pierwszy raz w życiu, to nie będzie to dla was trudne. Dlaczego? Bo wiecie. Znakomitym przykładem, słuchajcie, i dobrym wstępem do nauki takiej praktycznej, czegokolwiek, wszystkiego można powiedzieć, są klocki. Tak, nie ma się co śmiać. Naprawdę klocki budują niesamowitą wyobraźnię, ponieważ jako dziecko człowiek zaczyna je składać, dopasowywać, a potem w przyszłości właśnie tak jak tutaj z tą hydrauliką. Te kolanka, te rurki, te złączki, te redukcje, takie, siakie i owakie, nagle człowiek to widzi. Aha, to do tego, tamto pójdzie w tą stronę, tamto w tą i już wyszedłem z tego problemu. Na tym to polega. Więc jeżeli jesteście rodzicami, kupcie dzieciom klocki. Nie patrzcie na to, że komputer, że to. To jest wszystko banał. To zdąży. Klocki. Różne te magnetyczne takie, te pałeczki z tymi kulkami. Tam się też różne takie rzeczy buduje i tworzy. To też jest bardzo ważne. To bardzo pobudza wyobraźnię młodego człowieka, dziecka oczywiście tak samo, ale potem naprawdę jest to ogromny plus w życiu dorosłym. Także języki obce. Zawód. Co jeszcze? Jakieś takie... nauczcie się czegoś, co w przyszłości będzie nawet mogło zaimponować waszym kobietom. Czy nawet jeżeli macie lat 60, nie wiem, 70, to jest obojętnie. Nauczcie się sztuczki karcianej. Przykład. Nauczcie się na przykład, no nie wiem, cokolwiek, czym moglibyście zaskoczyć. Dlatego, że to zawsze jest... kobieta takie rzeczy potrafi docenić, że to właśnie dla niej i cieszy się, kiedy dla niej coś się zrobi takiego. Bo ona to wie. One są bardzo wrażliwe, uczuciowe, więc one bardzo wszystko emocjonalnie odbierają. Dla nich to nie jest zwykła sztuczka, tylko on się dla mnie starał. On dla mnie to zrobił. Także w ten sposób kobiety patrzą, żebyście o tym wiedzieli. To jest kolejna sprawa. Przygotujcie się w razie czego na zmiany, na różne zmiany, o których dzisiaj nie macie najmniejszego pojęcia. Ja wam powiem jedną rzecz. 30 lat temu ja bym się założył o każde pieniądze, że to, co mamy dzisiaj, nigdy nie nastąpi. I co? Przegrałbym. Dlatego trzeba się naszykować na cokolwiek, na rzeczy, o których nie mamy dzisiaj pojęcia. Przygotować się. Jak? Sami będziecie wiedzieli. Nauczcie się słuchać własnego instynktu. Nie tego, co wam powiedzą. Tylko spróbujcie wzbudzić w sobie instynkt. I kierujcie się tym instynktem. Mówię cały czas o dobrych ludziach. Bo ci, którzy stoją po drugiej stronie, to tam nie ma co pukać. Jeżeli człowiek młody stoi w tej chwili na rozstaju dróg i zastanawia się, którą drogę wybrać, no to nikt nie może za niego podjąć tej decyzji. Ja wybrałbym dobrą drogę. Dlatego, że zła droga ma bardzo krótkie nogi. Tam nigdy nikt dobrze nie skończy. Także pamiętajcie. Taka rzecz. Jeśli chodzi o mężczyzn, bycie mężczyzną, zostanie mężczyzną, czy jak to tam, kto w jakim etapie życia jest, żebyście o tym pamiętali.
Przede wszystkim to, co powtarzałem zawsze swoim dzieciom. Najważniejsza rzecz w życiu to być dobrym człowiekiem. Dlatego, że wszystko to, co wysyłamy, co dajemy komuś, to do nas wraca. I nie ma takiego filozofa, który by powiedział co innego. Zawsze wraca. Jeżeli dajecie dobro, po stokroć dobra więcej zaznacie. Jeżeli nie zaznacie od razu, to znaczy, że jeszcze się wszystko szykuje, ale zaznacie. A jeżeli wysyłacie zło, to zło do was wróci po stokroć większe. Taki filmik dzisiaj króciutki na temat i do mężczyzn. Następny będzie do kobiet. Zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć!